Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej Jacob, to przed nami kolejny odcinek z Europa Universalis 4 z modyfikacją Extended Timeline. I tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, będę nagrywał ciągowo, ze względu na to, że nie wiadomo jak tam będę z czasem wyglądał, więc to jest oczywiście kontynuacja wojny z Niemcami, Hiszpanią i Portugalią, czyli kontynuacja z wojny z Unią Europejską, no bo to tak mniej więcej w sumie wygląda, no bo taka jest prawda, no bo kontynuujemy wojnę w taki sposób, więc chcemy się po prostu pozbyć tego. Właśnie co, Falklandy należą do Argentyny? Czy to należy do czy to było prędzej normalnie należy do Wielkiej Brytanii? Być może tam odbili to sobie, bo nie zauważyłem tego. Teraz tak, muszę poprawić stosunki z Brazylią, bo widzę się troszkę rozrośli za bardzo. Nie wiem co wyście nażali się czego, że tak urośliście, no ale no dobra, niech stracę. Tu sobie Meksyk żyje spokojnie na razie, dopóki ja tam nie popłynę. Czyli tak. Stany Zjednoczone mają mi na rywalu, boją się już mnie z tego co widzę, bo tak, mam chyba jedną z największych armii świata, mam największą armię świata, więc no już tylko Stany Zjednoczone są w stanie mi zagrozić, ewentualnie, no Chiny nie są mi w stanie zagrozić, mają 600 tysięcy wojsk, więc co to jest? Mógłbym po prostu rozmieścić tutaj 1,5 miliona wojsk i wejść ze wszystkich stron, oni nie ogarnęliby prawdopodobnie tego, więc no tak to w przyszłości wyjdzie, ale zanim tam ruszymy, to najpierw tak sobie pomału powybijałem te malutkie państewka, żeby mi tam nie przeszkadzały. Dobra, koniec zbędnego biadolenia. Czas odpauzować grę i walczyć. Walczyć o lepsze jutro. Hej, o nasze, o większe, o lepsze granice, o prowincję, czy tam o miejsca, gdzie wyjeżdżają Polacy, czyli teraz o te Niemcy zachodnie i w sumie o wschodnią Francję, bo no w sumie do Francji to ludzie Polacy raczej nie wyjeżdżają ze względu na to, że tam są teraz obecnie uchodźcy, a Polacy raczej uchodźców nie przepadają za uchodźcami. O, więc no, tak to wygląda. Tu jest wojsko niemieckie. Troszkę ich się tam uzbierało. My tu odbijamy forty. Oczywiście trzeba wesprzeć naszych ludzi. Wy tu sobie pomożecie temu oblężeniu. Wy wspomożecie to oblężenie, a wy wspomożecie to oblężenie. I tak będziemy pomału dziabać, pomału kłuć, pomału wybijać. Tu są troszkę gady, chcą walczyć ze mną. Gdzie będziemy walczyć? Będziemy tutaj walczyć, więc wesprzemy naszych ludzi. I do boju. Do boju o lepsze jutro. Tak, dobra, jakaś tam bitwa wygrana. Kolejna bitwa wygrana. Kolejne bitwy, kolejne straty po stronie niemieckiej. Po mojej oczywiście też, ale już nie aż tak znaczące jak po stronie niemieckiej. Dobra, no trzeba tą armię podzielić. No jest tu 130 tysięcy ludzi w jednej prowincji, w jednej miejscowości. To jest zdecydowanie za dużo, no bo nie są w stanie wyżywić siebie i nie są w stanie zregenerować swoich sił, więc rozłączcie się, rozdziabcie, czy jak to tam zwać. I teraz tak, mam 19 tysięcy koła złota. Zaraz zmienimy sobie ustrój. W sumie zobaczę, czy mogę w ogóle ustrój zmienić w trakcie wojny. Mi się wydaje, że chyba będę musiał poczekać. A może nie będę musiał poczekać. I ustawiamy sobie wtedy Republican Dictatorship. No i niech. W sumie jest. Tak o to chodzi. 10% morale. Teraz tak, debaty się skończą, bo jestem monarchą absolutną. Czyli będę miał teraz 10% morali więcej. Czyli no coś nam wzrośnie. Dalej. Space. Czemu już nie mogę rozpocząć tego? A, bo nie mam 100 punktów administracyjnych. No dobra, czyli wygląda nawet mało dobrze. Wszystko mało wiele ogarnięte. No dobra, czyli tak, tu się ładnie tam ładnie się zbieramy. Morale, coś mi tak jakoś podupadły, czy mi się wydaje? Może po prostu gościu, nie mam gościa od tego. Halo, 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 halo. Dyscyplina, no dobra. Znaczy, no nie wiem, czy podupadły mi, czy mi się wydaje, czy może wzrosło, może miałem 18, a mam teraz 19. No dobra, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, nic w ogóle, zapomniało mi się, ile miałem morali, więc słabo, słabo z moją pamięcią. Ale, no skoro 10% wzrosły morale, no to powinno raczej wzrosnąć, nie spaść. No okej, okay. Kolejny fort zdobyty. My idziemy
W sumie na razie tutaj się zbierzcie i zasłyszymy na Paryż. Paryż tam, gdzie Niemcy mają obecnie wojska. W sumie bardzo dużo wojsk. Tu 100 tysięcy naszych. Czyli tak, te 100 tysięcy wbije się w tą armię, a te 80 wbije się w tą armię. I tak to wygląda. Tak to mi się wydaje, że będzie najbardziej optymalna rzecz. Wam oczywiście po generale jakimś tam 6-3-6. Myślę, że nawet spoko generał. I wyrżnijcie tą armię. Jedna armia wyrżnięta, a teraz wyrżnijcie drugą armię. I będzie bardzo, bardzo dobrze. Teraz tak, tu od północy wyjdziemy w Niemcy. Wy wejdziecie też od północy. I tak Niemcy pomału tracą i armię, i wszystko w sumie tracą. Tak to jest prawda. Ok, wy wyjdziecie tu, wyjdziecie tu. I z tej prowincji już chyba możecie iść niemalże we wszystkie strony świata i oblegać wszystkie prowincje niemieckie. Niemalże, bo ta do tej jeszcze troszkę, do tej prowincji jeszcze trochę czasu upłynie. Teraz tak, Hiszpanie chcą się gdzieś tam zdesantować. Zaraz was ogarnę, gdzie wy chcecie iść. Idziecie na południe, no to sobie idźcie, tam fortów chyba, no dobra, jest fort. No dobra, skoro jest fort, to się fortem zajmiemy zaraz. Teraz tak, tu się ładnie, tu się wszystko ładnie dzieje, teraz tak. Te prowincje od północy oddam, tutaj prowincje raczej Belgii oddam pod okupację, no bo w sensie nie pod, no pod okupację, czyli po prostu oddam później im te prowincje. No tak myślę, że to będzie nawet dość spoko posunięcie. Ja zabiorę południe część Niemiec, północ zabierze Belgia i tak tutaj połączymy nasze granice polsko-belgijskie i to będzie nawet dość spoko wyglądać. Teraz tak, wy walczycie z Kabylią jakąś. No dobra, walczycie to walczycie. Wy musicie wyrzucić tę armię, a wy moglibyście iść tu. Bo w sumie już wam możecie. Już fort żaden was nie blokuje, więc możecie tam iść. Dokładnie. Wy się troszkę zregenerujcie. Tam 100 tysięcy Niemców. Tam niszczymy tych Niemców. No ładnie. Pięknie. No halo, halo. Wybijajcie już ich. Wybijajcie. Czy oni jeszcze uciekają? No ej. No bez przesady. Już raz nie powinni uciekać. Mhm. Tu chcą nas zaatakować. Oczywiście wszystko to widzimy. Wszystko to ogarniamy pomału. Już ostatnio coraz lepiej mi te wojny idą, coraz mniej ludzi przynajmniej tracę, a po prostu mam tak dużą regenerację, że po prostu nie widzę tej straty ludzi. Wy mieliście podczas wojny się chować, więc co... A, wypłynęliście z Korsyki i was złapali. Dobrze, już wybaczam, wybaczam. Nie wasza wina. Nie utrzymaliśmy wyspy. No okej. Dobrze. No teraz to już Niemcy nawet wojsk nie mają, więc jestem bardzo zadowolony. Spoko. Teraz tak, to oddamy pod okupację Belgii. To oddamy Belgii. To Belgii. To też Belgii. Tak wiecie, żeby ładnie to mało wiele wyglądało. I też żebyś, no po prostu, może się jakoś tam ładnie te granice połączy. Teraz tak, clear offer. To chyba miało być pod Belgię. Tak. To będzie pod moje prowincje należeć. I tu tak ładnie. To jeszcze może nawet sobie Belgię oddam. Dobra, to jest Belgii. Ok. Hops, hops. Pyk, 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 pyk. I teraz z południa zabierzemy im to, że mógł mieć dostęp do Francji. Tak sobie teraz od południa ich tu ugryziemy. Overextension mi tam w sumie dużo nie wzrośnie, a i Niemców troszkę zaboli. I teraz zabierzemy im Danię, żeby tutaj nie mieli w ogóle dostępu do morza. Zabierzemy im wschodnią granicę, troszkę przesuniemy. Troszkę. A w sumie to już troszkę mnie overextension może zeżreć, więc... Nie, no w sumie to utrzymamy na luzie, więc o. Taki sposób chociażby może być spoko. No i dobra, teraz idziemy do Hiszpanii, oblegać Hiszpanię, oblegać Portugalię i wtedy zakończymy nasz odcinek. No myślę, że dość szybko powinno to już, dość żwawo powinno to pójść. Wyjdziecie gdzieś tutaj pod do Francji. Wy też idziecie gdzieś tutaj. Troszkę was tam poumiera, no bo będziecie stać na tych samych prowincjach, no ale takie jest życie, taki jest los, niestety
smutny los nas wszystkich. My teraz tak, rozpocznę. A niech się dzieje, zobaczymy co się stanie. To jest kultura, and to mnie chce zobaczyć. Mogę wysłać satelitę, da mi to punkty, prestiż i stratę dukatów. Dobrze, wysyłamy satelitę. Dismantel, coś tam, Europa Union. Co jest to prestiżu? Ale nie chcę na razie chyba rozwiązywać tego. Native zdano Finland, no, Cyprus, Great Britain. Co? Nieważne. Nie wiem, coś tam było. Dziwnie to wyglądało. Przecież Unia Europejska to są tylko te dwie prowincje. Trzy, w sensie trzy te państwa. A co ma ta Wielka Brytania i Brazylia do tego? Nie mam kompletnie bladego pojęcia. Dobra, trudno. Niech się tym dzieje. Francja dalej walczy. My dostajemy wybuch łopów. Major Revolt. W Weronie i w Delhi. Verona jest tutaj, Delhi jest gdzieś tam w Indiach. Tak, nawet już właśnie ich Chińczycy pokonali. Bardzo dobrze. Ja pokonałem tyle wojsk japońskich, więc w sumie należało mi się chociaż małe wsparcie ze strony Chin z buntownikami. Co prawda pewnie i tak wspomogli mnie przez przypadek, układ tam przechodzili, ale grunt to, że pomogli. Dobrze, upadły na najważniejsze forty, teraz ładnie będę mógł wkroczyć do Hiszpanii. Oni będą się teraz musieli bronić, a my będziemy ich ładnie okupować. I tak to ładnie, tak to wszystko wygląda. I tak z trudnej wojny, tak niegdyś z potężnego państwa, jakim były Niemcy, stali się chłopcem do bicia po raz kolejny. Takie kolejne państwo, które upadło wraz z biegiem lat, wraz z kolejnymi latami. I to w sumie 100 lat już prawie gramy. Bo jest, no już ponad 100 lat gramy chyba, no ponad 100 lat, bo zacząłem chwilę po pierwszej wojnie światowej, nie po drugiej, tylko po pierwszej wojnie światowej, więc no już ponad 100 lat minęło. A świat jak ładnie się zmienił. Poszło wszystko najlepsze. Rosja straciła niepodległość. My urośliśmy do tego rozmiaru, że już nic nas nie jest w stanie zagrozić. Nikt nas nie zaatakuje. No chyba, żeby musieli się wszyscy naraz rzucić. To wtedy prawdopodobnie by mieli jakieś szanse. No ale ja mam też sojuszników, więc to jest nawet fizycznie niemożliwe, żeby przegrać z całym światem. No ale to jest gra, więc cały świat się na mnie nie rzuci. No. No bo nie ma takiego prawa. No taka jest gra, więc nie będą takich dziwnych rzeczy tutaj robić. My tutaj ładnie okupujemy, zaraz wkroczymy do Portugalii nawet. Dużo procent nie chcę, tylko 89, więc moglibyście się z czasem zgodzić. Ewentualnie hajsy mi oddacie i tyle, bo dużo więcej od was nie wymagam. Dobrze. Hiszpania w ogóle wbiła się w moje wojska, nie mając żadnych szans. Okej. Tu coś, kolejna prowincja, kolejny fort upadł. Dobrze. Otworzy mi to chyba drogę do stolicy i do Toledo. Nie, do stolicy nie, ale do Toledo tak. Nie, Madryt jeszcze jest nieosiągalny dla moich wojsk. Portugalia idzie od południa. No ładnie, ładnie. Troszkę pomyśleliście. Co prawda mam też wojska tam, więc zaraz was tam przepędzę z południa. Nie lubię jak ktoś mi robi plecy. To jest zawsze takie troszkę nie raz, że niekomfortowe, ale dwa, że to jest trochę oszustwo. Atakowanie od tyłu. To jest takie zdradzieckie, takie chamskie. No ale tonący brzytwy się chwyta, jak to mówią. Hajsów jednak nie wezmę, bo inaczej by mnie to, w sensie za dużo procent by mnie to kosztowało, więc no z hajsami tam sobie podarujemy już te hajsy, grunt, żebyście te prowincje oddali, to będę bardzo zadowolony. Tu portugalska armia, portugalska, tu moje ziemie, tu moje rzeczy, tu są kolejne trzy armie, też je przesuniemy, no bo widzę, że są uparci i chcą mi na wszelką cenę bruździć tutaj. Może zdążę was może zdążę się tam obronić. Tu jest jakaś chyba bitwa była. A nie, nie było bitwy. Już mi się wydawało, że była bitwa. Okej. Dalej. Marsz. Gdziekolwiek idźcie już na południe. Was to w sumie mogę już cofnąć nawet do
Europy, bo już tam się inaczej nie przydacie w tych rejonach. Dobrze, wy jednak przegracie bitwę przez to, że no przysłali sobie wsparcie. No tak to już jest w życiu. Daleko uciekacie? No, dom gdzieś tam... Ja nie wiem, zapomniałem, jak ten rejon się nazywa, już nieważne. Co, do Lizbony? Lizbona jest tutaj chyba, tak? Nie, to jest Porto. To jest Lizbona. Do Lizbony teraz też chyba się dostaniemy. Ale to okrężną drogą, to nie bardzo mi się to uśmiecha. Więc zaraz to tam wszystko ładnie ogarniemy. Pyk, pyk. Wojska tutaj wszędzie są moje. Pyk, pyk, pyk. No i właśnie rozpoczęło się oblężenie na Lizbonę, czyli stolicę Portugalii. Ostatnia prowincja. Czemu to jest zablokowane? Halo. Może już się poddadzą. Jeszcze się nie poddają, ale zaraz się poddadzą. I dobrze. Myślę, że jak Lizbona upadnie, to dostaniemy dodatkowe 5%, więc wtedy będą musieli się poddać. Current office, coś tam, coś tam. Portugal's Military Strange, Portugal Hall ma jeszcze... No, to przez to, że prawdopodobnie mają Lizbonę, dlatego nie chcą się jeszcze poddać. Tak, tu się upewnię, że dobrze wszystko zaznaczyłem. Chyba dobrze. Ale czego, jak będę mógł więcej wziąć, to wtedy bardziej Belgię nakarmię i będzie też nawet spoko to wszystko wyglądać. Dobra, teraz tak. Wy się jeszcze nie zgadzacie. Jeżeli się nie zgadzacie, to mnie to denerwuje. No bo musicie się wreszcie zgodzić. No nie ma tak lekko. Moje posiłki, moje wojska już maszerują do was. Zniszczyliście mi jeszcze bezczelnie armię. No nie, tak się już nie robi. Tu ładnie zbiórka. Was z dwie armie też na południe. Trzy nawet. A was podzielimy, żebyście nie umierali. Hops, hops. Hops. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Gdzieś tam. Tu raz fort upadnie. Mała chrypka, to nie szkodzi. Teraz tak. Administracyjne, no dobra, stacja do 25 punktów. Aż tak mnie to nie będzie boleć. Tutaj belgijską kolonię też mnie okupują. Dobra, teraz wy się zgadzacie na to. Teraz tak. Będę chciał za karę jeszcze dodatkową prowincję do Belgii. Ale będzie trzeba to nawet jeszcze dodatkowe trzy prowincje do Belgii. A nie, już na to się nie zgadzacie. Dobra, kończymy tą wojnę. No bo już trochę za długo to trwa. Europa Union, Imperialist zakończone. Pyk, pyk, pyk. Niemcy już prawie tam nie ma. No i pięknie to wygląda. No. Tak się niszczy wrogów, tak się niszczy niegdyś najpotężniejsze państwa, tak upadają pod jarzmem naszego białego orzełka na czerwonym tle. No bo tak to musi się dziać, tak się to dzieje. No, to mi się bardzo podoba, wy wszyscy wracacie, wy możecie już nie maszerować dalej, tylko na przykład wy pójdziecie tu, a wy pójdziecie na przykład tu. Tak się troszkę rozdzielicie. Mogłem trochę dłużej prowadzić wojnę, wtedy Belgię bardziej nakarmić. No ale co za dużo, to niezdrowo, więc wystarczy. Wystarczy na to tej wojny. Manpower, tax czy production? Production myślę. Teraz tak, unaradawianie. Rzecz bardzo ważna. Pyk, 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 124 punkty kosztowałaś? Halo? Serio? No proszę, aż taka bogata prowincja tam jest? Skoro tak, no to już trudno. Zapłacę, przecież muszę. Teraz na upartego zaatakować Holandię i wtedy oni tak czy siak by nic nie mogli zrobić z tym. No bo Chiny walczą ze mną w wojnie przeciwko Japonii. Ja nie wiem, jak oni ją przegrywają. Nie mam bladego pojęcia.
Walczymy z samą Japonią, oblegamy tu, oblegamy tu i jeszcze przegrywamy tą wojnę. No trochę dziwne. No dobra, co, naradujmy te prowincje i będziemy mogli zakończyć kolejny odcinek, no bo taka jest prawda. No, teraz tak, wy powoli wracacie, dukaty, terace, bo coś tam. Tak czy siak nic nie miałem innego do kliknięcia, więc bez różnicy. Strata pieniążków, troszkę jest dość bolesna, 81 dukatów. To powód może być tego taki, że moje okręty nie pływają w trakcie wojen, a jest wojna, więc no pewnie przez to. Dobrze. I dobra, no co, tak wygląda nasze państwo. O, właśnie wynarodowiło się wszystko. To prawie wszystko. To mogę raz przeklikać, to mogę ładnie narodowić. No i dobrze, super, super, to mi się podoba. Małe lagi się zaczynają, nie wiem dlaczego. Teraz tak, jeszcze mógłbym na koniec zobaczyć, czy mogę jakąś to zaakceptować, nie? Kulturę. No ale najpierw zobaczę, jakie w ogóle kultury istnieją na tym świecie. No bo najważniejsze jest to, żeby zaakceptować te takie największe kultury, czyli na przykład amerykańską, ale tą amerykańską zostawię sobie miejsce, francuską ewentualnie, ale to też wszystko jest pod niemieckie, to należy, więc może na przykład jakąś saksońską albo coś takiego. Powinno być wszystko pod jedno należeć i wtedy zaakceptować wszystkich Niemców i tak byłoby najbardziej spoko. Westfalską, załóżmy, że zaakceptujemy kulturę szwedzką i właśnie, i czy pytanie, czy weźmiemy jeszcze jedną, bo nie wiem, czy będę mógł wtedy kolejne kultury akceptować. Będę mógł jeszcze jedną wziąć przy levelu 97, to nie, chociaż albo wezmę, najwyżej wtedy jakoś zdetonizuję, więc weźmiemy jeszcze westfalską. Tym oto sposobem mamy, akceptujemy Szwedów i Westfalię, aczkolwiek powinienem wtedy zaakceptować wszystkich Niemców, a nie tylko jeden odłom. Dobra, wy tam wracacie gdzieś tam daleko. Prowincje narodowione. I tak, moi drodzy, kończymy kolejny odcinek, bo ten jest wystarczająco długi, a poza tym, co tu więcej będę robił? Nic w sumie, więc do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Pa, pa.